Wybiła pierwsza, zaczynamy wiadomości. W trakcie zakrojonej na szeroką skalę operacji przeciwko mafii narkotykowej, policja odkryła największe laboratorium produkujące ekstazy w historii. Aresztowano też domniemanego bossa organizacji, Ariego T. W chwili nalotu w laboratorium przebywał tuzin członków gangu odpowiedzialnych za wytwarzanie narkotyku. Ten region od lat słynął z eksportu ekstazy. Ferry, tak? Jürgen. Perp z Antwerpii. Moja ksywka w kickboxingu. 500. Po 3 euro daje 1500. Jedna kwestia. Celuję wysoko. Globalnie. Chcę się rozwijać. Czy następnym razem mógłbyś dostarczyć... na przykład... 10 tysięcy? Tak. 100 tysięcy? Tak. Milion?